Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie, moi drodzy. W sumie to ja nawet nie wiedziałam, że ten film nagram, ale skoro do tego doszło, to tak jak w tytule, będzie to film taki dla mojej cudownej, pięknej, księżnej, która niedługo przyjdzie na świat i będą to produkty apteczne, takie do higieny oraz nawet, słuchajcie, proszek do prania, część kosmetyczna, a jeżeli chodzi o mnie, jakie rzeczy ja będę używała, to polecam Wam połączenie tego filmu z filmem wyprawkowym Torby do szpitala, znaczy wyprawkowym, po prostu Torby do szpitala, bo tam w tamtym filmie po prostu pokażę wszystko, co ja będę używała i co zabieram ze sobą do szpitala, więc po prostu polecam. Niektóre z tych rzeczy dostałam i gdybym ich nie dostała, to miałam w planie kupienie czegoś innego, takiego, które jest właśnie łatwo dostępne i chcę Wam też o tym powiedzieć. Jak widzicie z tyłu, kura, nie wiem czy zdycha czy co, ale jakoś tam sobie leżakuje, a tu w kokonie mam część właśnie tych kosmetyków. Znaczy nie, tu akurat mam lekarstwa. Więc wszystko Wam pokażę. Także jedziemy z koksem i zapraszam do oglądania. Pokażę Wam, co wybrałam, jakie nawet alternatywy mam przyszykowane dla mojej przyszłej małej księżniczki. Przejdźmy do pierwszej rzeczy, która mi tutaj bardzo, ale to bardzo przeszkadza w tej chwili. I jest to proszek do prania. I jest to proszek do prania, który jest chyba najbardziej polecany. Jest jeszcze proszek do prania chyba biały jeleń jest bardzo polecany, dzidziuś i jelp. Tak to się chyba mówi, wymawia, nie wiem czy to się inaczej czyta, ale pisze się jelp. I jeżeli chodzi o ten proszek, to ja na samym początku przez przypadek kupiłam proszek, który jest niby od roku zalecany dopiero. I ja w tym proszku zaczęłam prać nasze rzeczy, słuchajcie. Jest świetny. Ja używam ten proszek dla nas, a mała ma po prostu wersję nie 1+, tylko tą od zera. I jeżeli byście mnie pytali, to nie używałam tych płynów do pukania, ani nie używałam tej wersji, która jest nie proszkiem, tylko tym płynem też, który jest jako proszek, wiecie o co chodzi? Bo on ma gorsze opinie, mam po prostu proszek od zera, a tu Wam pokazuję właśnie, że przez przypadek kupiłam ten od 1+, i wiem, że niektórzy też piorą od razu dla małych w tym proszku i nic się nie dzieje, ale skoro zaczęłam stosować go dla nas, to stwierdziłam, że już go tak wykorzystamy. I słuchajcie, tutaj mam rzeczy, które ja dostałam, tutaj od naszej prywatnej cioci, że tak powiem, dostaliśmy puderek, zasypkę z Johnsona, więc mamy puderek, zasypkę, a ja sobie kupiłam awaryjnie, gdyby tamta się nie sprawdziła, mam zasypkę, która też jest bardzo, ale to bardzo polecana, Alantan. Zobaczymy, czy to się przyda, czy to się nie przyda, mam dwa warianty, gdyby coś. To są rzeczy niemieckie, które dostaliśmy od cioci Agatki, którą serdecznie pozdrawiamy, to są produkty, które już używałam nawet dla siebie, bo ja bardzo często używam takie produkty od lat dla siebie, dla swojego ciała. I pierwszą z nich to jest właśnie oliwka. I z tej samej firmy mamy przeogromny płyn dla małej. Tak to wygląda. I gdybym decydowała się na produkty od nas, to zdecydowałabym się na produkty łatwo dostępne i szczególnie gdy poszukamy lekkiej promocji, to ceny są naprawdę zarąbiste. I jest to Baby Dream, które też używałam na sobie, produkty dla dzieci, uwielbiam po prostu produkty dla dzieci, dla ciała, składy są świetne i naprawdę mi służą. I tak samo zdecydowałabym się na produkty z firmy HIP, i oliwki, i produkty takie właśnie do mycia ciałka, czy główki, czy szamponiki i tak dalej. I tu jeszcze dostaliśmy, słuchajcie, takie coś, ja muszę dokładnie przeczytać w internecie, co to jest, chyba że ktoś z Was w tej chwili może mi powiedzieć, nie wiem, czy to jest jedna i ta sama strona, tak, to jest chyba to samo, nie? Tu i tu, nie ma różnicy, więc jeżeli ktoś z Was może mi udzielić informacji, do czego to dokładnie używać, to bardzo serdecznie proszę. Jak nie, to oczywiście zerknę sobie w internet. Jeżeli chodzi o następną markę, jaką dostałam teraz po prostu od firmy, jest Oilan, który też jest bardzo dobrze znaną marką i polecaną, i tutaj mamy właśnie płyn do mycia i do kąpieli, także mamy awaryjnie drugi płyn. Mamy krem pielęgnacyjny do twarzy i do ciała i mamy krem na odparzenia, ale mam jeszcze jeden krem na odparzenia, który jest z firmy, teraz Wam wstawię zdjęcie, bo on jest awaryjnie w torbie do szpitala, którego też dostałam od Agatki.
właśnie od cioci. On tak wygląda, a jeszcze słuchajcie, gdybym nie miała żadnego, to zdecydowałabym się na Bepanten. Także gdyby coś się działo, to słuchajcie, o coś tu wibruje w telefonie, to mamy dwa warianty, na razie nie kupuję, ale ogólnie jako pierwszy kupiłabym Bepanten i tak naprawdę z tym wszystkim również zależy też od samego dziecka, bo jeżeli chodzi o te na odparzenia, no to też niektórzy nie używają tak często, nie mają też takiej potrzeby, to po pierwsze, a po drugie każde dziecko jest inne i mimo iż Bepanten jest u nas naprawdę zachwalany pod niebiosa, to zdarzają się też dzieci, które po prostu go nie tolerują i nie mamy na to, słuchajcie, żadnego wpływu. Teraz słuchajcie, jeżeli chusteczki, chodzi o chusteczki, to zdecydowałam się oczywiście na te, które nikogo nie zdziwią i w internecie śmigają dosłownie wszędzie. Jak się je znajdzie na dobrej promie, to uważam, że te chusteczki rzeczywiście się opłaca. One są po prostu nasączone 99,9% wodą. I mamy te chusteczki. Drugim wariantem jest Baby Dream, które są dużo tańsze, bo no są w przeliczeniu dużo tańsze i one też są nasączone tylko i wyłącznie wodą. Ale mamusie drogie i internetowe i takie prywatne tutaj oko w oko, jak najbardziej i bardziej polecają do oczyszczania zwykłe płatki i te mają najwięcej dobrych opinii oraz widziałam, że płatki kosmetyczne z Dady, po prostu. To są takie duże płatki kosmetyczne, woda, do tego ten pojemnik od mamy ginekolog, który wiecie, miseczka taka przedzielona i tam maczacie cieplutką wodą wtedy i zobaczymy. Także mamy trzy warianty. Może te tak bardziej na jakiś wyjazd czy coś, a po prostu w domu, tak jak wszyscy mówią i polecają i nawet w szpitalu też podobno to rekomendują bardzo, że zwykła, taki płatek kosmetyczny i tych mam chyba z 5 opakowań, także zaopatrzyłam się w zapas. A te mamy jeszcze jedną sztukę i te mam na razie dwie. W razie czego, no to jest, słuchajcie, sklepy, internet, wszystko będzie można sobie dokupić, tym bardziej, że no mało tego nie jest, prawda? W zupełności na pewno wystarczy. Teraz tak właśnie patrzę, to jeszcze akurat z tej firmy zdecydowałam się na patyczki, te, które mają oczywiście ten zabezpieczacz taki, żeby tam nie wjechać za daleko i patyczek przydaje się do wielu rzeczy, czy do oczka, czy do czegoś tam, czy wszędzie można pokiziać tym patyczkiem, także zdecydowałam się na te patyczki, a patyczków do uszu jest ogromny, przeogromny wybór przeróżnych firm. I następna rzecz to są takie podkłady, one są wielorazowe, miały być z innej firmy, ale robiłam zamówienie przez internet w jednej aptece i zależało mi na tym, żeby była już jedna apteka, żeby nie zamawiać, wiecie, z drugiej strony, żeby nie płacić za przesyłkę bez sensu i po prostu wzięłam te Bell Happy, mają opinię, nawet jest ok, zobaczymy co z tego wyjdzie. I te podkłady na pewno też jadą ze mną do szpitala ze względu na to, że może ja nawet je sobie użyję pod łóżko awaryjnie dla bezpieczeństwa po porodzie. Zobaczymy jak do tego wszystkiego tam będziemy przygotowani. Ale awaryjnie mam, słuchajcie, z takiej firmy w takie piękne lody. Jakby to było jakieś znaczenie, ale fajnie te lody wyglądają, podobają mi się bardzo. I to jest taka właśnie... Boże, no mata do przewijania, ale już wielorazowa, więc myślę, że po prostu wezmę awaryjnie dla świętego spokoju parę sztuk do szpitala tego i tą wielorazową, żeby po prostu nie targać, nie dźwigać, a wielorazowa to jest jednak wielorazowa, więc mamy takie cudo. I słuchajcie teraz, jeżeli chodzi o pampersy, to ja zdecydowałam się na Dadę Premium, która ma bardzo dobre opinie. I na drugi rodzaj to są pampersy z Pampersa Premium. I ja nie zamierzam tutaj ani czarować, ani mrugać oczami, ani po prostu mydlić nikomu oczu, że zamierzam używać pieluch wielorazowych zamiast pampersów. Tak samo nie zamierzam, słuchajcie, czarować, że będę używała wkładek laktacyjnych wielorazowych. Na pewno nie na samym początku i na pewno nie przy pierwszym dziecku i na pewno nie w XXI wieku. Ja nie czaruję, każdy robi jak uważa. Może później z czasem nabiorę na to ochoty. W tej chwili nawet o tym nie myślę, więc nie ma nawet takiej opcji z mojej strony i postawiłam na dwa rodzaje. Oczywiście mamy zapas mały, ale nie też nie wiadomo jak ogromny. Tyle, żeby wziąć do szpitala i jak wrócimy, to na pewno jeszcze nam wystarczy, czy tych, będziemy sprawdzali, które są lepsze. A
w razie czego, no to przecież mówię, mamy XXI wiek, zaraz internet, zamówienie i jedziemy z koksem. I teraz będą rzeczy takie, o, może to będzie jedna kategoria. I mamy roztwór fizjologiczny, czyli po prostu sól w takich, jak to się nazywa, ampułkach. I ja zdecydowałam się po prostu na taką. Jest tutaj ich 50 sztuk. Także zdecydowaliśmy się na taką. To uważam, że to jest rzecz, która musi być w domu. Czy do przemycia, czy do oddychania, czy do czegoś. I tak samo zdecydowaliśmy się od pierwszego dnia życia właśnie na spray do nosa, który też jest naturalną wodą morską. No i jest wygodniejszy też, można go dozować właśnie i to jest po prostu w sprayu. A wiadomo, jak małe dziecko, no nie potrafi. Nie potrafi tym noskiem sobie tam strzelić, więc zobaczymy. Lepiej dmuchać na zimne i wyposażyłam się w coś od pierwszego dnia życia. Czyli paracetamol po prostu. Widzę, że mi jest chyba truskawkowy. Tak, o smaku truskawkowym. Także no tu lepiej dmuchać na zimne i wyposażyłam się po prostu w paracetamol. Tu mam takie, jak to się nazywa, Boże, nie gaziki, te jałowe takie. Takie małe, awaryjnie, nie wiem. Słyszałam, że awaryjnie takie małe, cudo takiego opakowania, też fajnie i warto mieć w domu. Więc po prostu, że w aptece, jak zamawiałam przez internet, to akurat było, to wzięłam. I czekajcie, bo tu trochę więcej powiem. I tu, i tu, i tu. Więc może przejdźmy do Octeniceptu. Ja zdecydowałam się, słuchajcie, na tą mniejszą wersję. Octenicept, który niby za naszych czasów też, znaczy za naszych czasów, jeszcze ileś lat do tyłu po prostu był rzeczą must have, że tak powiem, do pępuszka. Teraz robi się też to innymi metodami, ale to nie będzie służyło tylko i wyłącznie do pępuszka, więc polecam Wam mieć Octenicept w domu. I ja zdecydowałam się awaryjnie na mniejszą wersję. Oczywiście mniejsza wersja się mniej cenowo opłaca niż duża, ale stwierdziłam, że lepiej tak, niż nie mieć go wcale. Teraz jeżeli chodzi o probiotyk, to ja będę się decydowała, oczywiście też nie sama, ale będę się decydowała na podawanie takiego właśnie suplementu. Krople dla dzieci zawierające żywe kultury bakterii. Czytałam o nich mega, ale to mega dobre opinie. I to też będzie, wiecie, wspomagało przeróżne procesy w całym organizmie naszego maleństwa, więc ja decyduję się na takie cudo. I dalej mamy, słuchajcie, jeżeli chodzi o witaminkę D3 oczywiście, to ja już, bo tutaj mam dwa opakowania i ja będę suplementować tą, która ma dodatkowo DHA. Ja zdecydowałam się na tą, bardzo dobry skład, bardzo dobre opinie. I wszystkie, że tak powiem, czy te biogaje, czy to witaminkę D3 i DHA, to też pod małym wpływem, słuchajcie, teraz wrzucę Wam nazwę na Instagramie, Pauliny, która jest no ogromnym po prostu kompendium wiedzy, no to jest niesamowite, co ta kobieta po prostu odstawia, co przedstawia. Miesiąc temu, czy kawałek miesiąc temu już urodziła córeczkę Tosię i właśnie pokazywała też między innymi to i pokazywała właśnie i mówiła bardzo dużo też o tym, żeby suplementować DHA. I Paulina jak najbardziej nie jest moją wyrocznią, ale wzoruje się na niej troszeczkę, jeżeli chodzi o podawanie rzeczy dla małej. Ale będę również konsultowała ze swoim lekarzem. Paulina też bardzo dobrze to wszystko tłumaczy i ja od nich ze sklepu suplementować będę też po ciąży, ten ich dla kobiet w ciąży i można to suplementować po ciąży. I Paulina tam właśnie bardzo dobrze tłumaczyła, jaka dawka może być dla maleństwa, jaki to ma ogromny wpływ od pierwszych dni życia i tak samo jaki jest ogromny wpływ na aplikowanie tego dla dorosłych. Także ja nie będę się tutaj wypowiadać, ja po prostu mówię, skąd mi się to wzięło i gdzie zaczerpnęłam swoją wiedzę, ale wszystko jak najbardziej będę również konsultowała ze swoim własnym, prywatnym lekarzem, także żeby nie było, że wiecie, że
tutaj wszystko jest tylko ona i nic więcej, bo szanowna mi chyba ten drętwieje. I awaryjnie, nie wiem czy też nie za szybko, ale wzięłam ten Espumisan, który ona też pokazywała awaryjnie i stwierdziłam, że to niech już sobie w domu, słuchajcie, będzie. I jeszcze takie rzeczy typu na przykład coś rzeczywiście na kolki, czy co jeszcze jest do tego, na katarek, takie do noska. Maść majerankowa, naturalna. Także to jeszcze ewentualnie, a tak uważam, że w tej chwili mamy wszystko, naprawdę wszystko, co jest nam potrzebne. I są inne rzeczy, które jeszcze chciałabym ewentualnie dokupić, ale to będę robiła z rozwagą i z głową. I gdy rzeczywiście by było potrzebne, no to tak jak mówię, no sklepy, apteki, mamy 24 godziny na dobę, nie ma żadnego problemu, możemy złożyć zamówienia przez internet i inne, słuchajcie, cuda na kiju. Więc to jest z mojej strony wszystko. Pamiętajcie też o tym, że to, że ja Wam to pokazuję, to tak samo nie oznacza, że Wasze dziecko to akceptowało i że moje dziecko to będzie akceptować. Więc u każdego bobasa, noworodka, niemowlaka, to jest metoda prób i błędów i musimy wyczuć nasze dziecko. Mam nadzieję, że podjęłam dobre wybory i że będzie nam to wszystko służyło. I tak jak mówiłam, jeżeli chcecie zobaczyć jakieś produkty dla mnie, które ja będę też używała i które zabieram ze sobą do szpitala, to zapraszam do tamtego filmu. Dobra, a teraz już kończę, bo już mnie wzięła za dycha. Dziękuję Wam serdecznie z całego serca. Proszę Was o kciuka do góry. Widzimy się, moi drodzy, jutro. Do zobaczenia. Cześć.